Chwalony Jezus Chrystus. Kochani bracia i siostry, widzicie dzisiaj z innego miejsca katecheza. Jestem bardzo szczęśliwy, że za pozwoleniem księdza rektora Bazyliki w Kaszi mogę dzisiaj tę katechezę mieć z tego miejsca szczególnego. Tu ze mną jest ciało świętej Rity. Wielu zna świętą Ritę w Polsce przecież. W tylu miejscach jest czczona, w wielu miejscach 22 idą z różami. Właśnie tę różę otrzymałem od rektora tego pięknego tu sanktuarium Bazyliki. Kochani moi, katecheza tu z tego miejsca, wyjątkowa, kiedy odsprawiałem mszę świętą tu i mogłem ucałować te relikwie, a potem ta róża, to ile szczęścia w życiu moim kapłańskim, że to jest jakby przypomnienie, że trzeba się modlić, wciąż się modlić i przyjmować cierpienie i modlić się za tych, którzy nam źle czynią. No właśnie, przypomnijmy sobie troszkę o świętej Ricie. Kim ona była? Kobieta urodziła się tu, niedaleko Kaszi, zaledwie 7 kilometrów stąd miejscowości. Została troszkę przymuszona, by wyjść za mąż. Wychodzi za mąż, ma dwóch synów. No ale mąż zaangażowany w politykę, to był XV wiek. Zaangażowany w politykę, dwie partie tutaj wtedy rządzące bardzo ze sobą rywalizowały. Zabijano się nawzajem. I mąż też zostaje jej zamordowany przez wrogów. Zamordowany, a Rita widzi, a miała imię na chrzcie Margherita, widzi, jak mordują jej przez okno, mordują jej męża. Nigdy nie powiedziała o tym nikomu, bo nie chciała większego zła. Modliła się za tych wrogów i oni przemienili swoje życie, by zmienili to swoje życie, swoje serca. Widzicie, i tutaj mamy o co prosić. Módlmy się za wrogów naszych, za tych, którzy nam źle życzą, którzy zazdroszczą, którzy niosą przesłanie właśnie złe, uprzedzenia jeden do drugiego, którzy, naprawdę, bo trzeba, bo jeżeli człowiek nie przebaczy wrogom, jeżeli nie przebaczysz w sercu, mówię tobie to tu przy grobie świętej Rity, jeżeli będziesz miał cały czas właśnie tą złość, brak przebaczenia, zawiść, zazdrość, to Bóg cię nie wysłucha. Nie wysłucha cię Bóg, nie otrzymasz łaski. O tym mówił nam dzisiaj tutaj jeden z ojców tego miejsca. Nie wysłucha. Dlatego przychodzimy do świętej Rity, aby tu również prosić o łaskę przez jej wstawiennictwo, by móc wybaczyć wrogom naszym, co nie jest łatwe, bo oni cały czas nieraz działają i działają z ukrycia i nie wiadomo, w którym momencie uderzą jak zabójca, który przychodzi znienacka. Kochani moi, i święta Rita oczywiście ma dwóch synów, i przychodzi, w tych synach rodzi się też ta przemoc. Oni chcą się jakoś zemścić za śmierć ojca. A ona modli się: Panie, proszę Cię, Panie, lepiej, abyś zabrał tych moich synów z tego świata, ale by nie mieli chęci odwetu. Odwetu. A ile w nas jest takiego odwetu? I dlatego prosimy więc, święta Rito, przyjdź z pomocą również o to, abyśmy właśnie ten odwet w sobie tam gdzieś mogli pokonać. I idźmy dalej w jej życiu. Święta Rita, kochani moi, kiedy właśnie przychodzi, Bóg wysłuchał tę prośbę, bo
ci jej synowie umierają w zasadzie w jednym momencie, w jednym czasie, bardzo blisko, umierają. Święta Rita zostaje wdową, zostaje bez dzieci, wdowa, więc tutaj, więc prosimy, również zwracam się do wdów. Za wami, ona też jest patronką i wdowców patronką, no ale przede wszystkim do tych matek. Więc tutaj również i prośba właśnie do tych matek, właśnie, które przychodzą na modlitwę do tego miejsca, by prosić świętą Ritę, zwłaszcza matki, które utraciły swoje dziecko. A ileż jest takich? W wypadku? Przez chorobę? Wiele matek nagle musiało uczestniczyć w pogrzebie własnego dziecka. Jakaż tam jest głęboka rana, która całe życie tam jest wewnątrz. I dzisiaj tutaj przy tym grobie świętej Rity tak proszę za wami matkami, z taką właśnie raną. I święta Rita też tu pomaga w tym. Prośmy ją o to. No ale też święta Rita później wybiera, wiemy, życie w klasztorze. Tutaj rozpoczyna życie, chociaż niełatwo było jej się tam dostać. Trudno jej było. A jednak Pan Bóg sprawia, że tak, że może. I wtedy, kochani moi, tu w klasztorze, no jest troszkę też i upokorzona. Przecież wiemy o tym z jej życia, możemy to przeczytać, jakie to były trudne jej chwile. A ona przyjmowała wszystko z pokorą. A później ten moment. I właśnie zobaczcie, powierzmy też i wszystkie osoby, które myślą o życiu właśnie konsekrowanym, życiu zakonnym. A więc do was, młode dziewczyny, zwracam się z tego miejsca, tu od grobu świętej Rity, abyś się nie bała wybrać Jezusa, tak jak ona. Święta Rita wybiera, wpatrzona w krzyż. Mówiłem przed chwilą w katechezie w języku włoskim, brońcie krzyża. My ten krzyż mamy wciąż adorować w naszych domach. I oto ona często przychodziła pod krzyż, brała ten krzyż. Nieraz jesteśmy w tych momentach, kiedy naprawdę nie możemy już nic uczynić. Jesteśmy tak słabi, tak wycieńczeni. Nie możemy nic zrobić. Trzeba nam patrzeć na krzyż. I w milczeniu właśnie prosić, Panie, pomóż. Ona, święta Rita, przychodziła tak pod krzyż, aż w końcu poprosiła, Panie, ja chcę też cierpieć jak Ty. Daj mi poczuć Twojego cierpienia. I oto otrzyma stygmat. Wiemy, święta Rita otrzymuje stygmat. To jest ten cierń z korony cierniowej. Tutaj na środku, właśnie na czole krwawiący, ten cierń pojawił się. Cierpiała bardzo mocno. I jeszcze później przyszło więcej, upokorzenie, bo przecież oprócz tego ciernia, ta krew wydobywająca się wydawała przykry zapach. Siostry nie chciały być blisko niej, oddalały się od niej, no bo dawała nieprzyjemny zapach. Kochani moi, i ten cierń, jakież cierpienie, przeszywający wewnątrz, właśnie to takie ogromne cierpienie. Pan Jezus przeżywał biczowanie, ale po biczowaniu był ból już inny. Natomiast po ukoronowaniu cierniem, te ciernie wbite w głowę przeszywały tkanki, nieustanny ruch. On ponował, to cierpienie potęgowało się bardziej. Tak samo i u niej. Jakże tu więc prosimy też, zobaczcie, to cierpienie, które niewidoczne było tak na zewnątrz, nie? Bo te cierni są wewnątrz. Ile takich cierni wewnątrz my mamy? Takie ciernie wewnątrz. Jakiegoś cierpienia, które nas zewnętrznie nikt nie widzi. Więc prosimy, święta Rito, pomóż właśnie w tym właśnie cierpieniu wewnętrznym wielu osobom, przeżywającym różne sytuacje. Kochani moi, kiedy święta Rita
Pragnęła bardzo pojechać, gdy była tu w klasztorze, na jubileusz właśnie kościoła wtedy do Rzymu. Wtedy na jubileusz tam jednak siostry ją nie chciały zabrać. No bo jak z tym cierniem cuchnącym? A ona mówi: Panie Jezu, jeśli będzie to Twoją wolą, a tak bym pragnęła. I Pan Jezus daje jej tę łaskę. Znika ten cierń, ta krew i udaje się, znika ta rana i udaje się do Rzymu, wraca z powrotem do Kaszy i rana na nowo otwiera się, cierń widoczny. Jakże to jest, można by porównywać do świętej z Libanu. Dlaczego z Libanu? No wiecie przecież, bardzo związany przez świętego Szarbela w życiu. Zobaczcie, święty Szarbel, kiedy żył, żyła też również święta Rawka w Libanie. To też siostra zakonna, która chciała cierpieć dla Jezusa i ta święta Rawka mówi: chcę cierpieć jak Ty. Traci wzrok. Przed śmiercią, ileż razy o tym mówiłem, też Pan Jezus mówi, jej dał tę łaskę, takie porównywalne. Jej, ona dźwigała krzyż. Właśnie w cierpieniu krzyża Rawka, święta Rita ukoronowana cierniem. I zobaczcie, jak niesamowite. Święta Rawka też otrzymuje wzrok od Pana Jezusa na jedną godzinę, by zobaczyć swoje współsiostry, które jej służyły, gdy była w tym cierpieniu, sparaliżowaniu, gdy straciła wzrok. No i dlatego Libańczycy tak bardzo zechcieli tutaj zostawić swój ślad w Kaszy. Kiedy będziecie do Kaszy przyjeżdżać, przed wjeżdżając do Kaszy, jest wielka figura, biała, wielka figura, przywieziona z Libanu. Właśnie świętej Rity, bo święta Rita tam jest też bardzo znana. Wielu też modli się przez jej wstawiennictwo. No i oczywiście te trzy daty, które mnie zawsze zastanawiają. 22, data śmierci świętej Rity. 22, którą wybrał datę święty Szarbel w procesjach, których idą z Eremu do Annaja, tam do grobu, gdzie jest jego grób. I 22, a przecież jutro wspominamy świętego Jana Pawła II, niedziela, 22. I tu w tym miejscu też zobaczcie, jakie niesamowicie połączenie tych dat. 22. Pamiętam jedna z widzących w Medjugorje, gdzieś to słyszałem, też mówiła, że Matka Boża prosi, abyście sobie zarezerwowały datę 22. Kochani moi, mam tę różę tu. No i na tym chcę kończyć tę katechezę. Róża, bo święta Rita, jak wiecie, przed śmiercią myśleli, że już jest w stanie, była w agonalnym stanie, że traci umysł. Mówi: przynieście mi róże z mojego ogrodu. A zima była, śnieg, mróz. I do tego jej ogrodu przyniesiono i dwie figi. Ale ktoś mógł pomyśleć, zimą? Ale poszli, mówią, może majaczy. I oto tam była piękna róża i dwie dojrzałe figi. Jaki to znak? Dwa symbole, symbolika. Figi, pamiętamy z Ewangelii, kiedy Pan Jezus z apostołami szedł, zobaczył drzewo figowe i nie miało, były liście, nie miało owocu i uschło, bo nie przyniosło owocu. I tak myślała sobie ta święta Rita. Ja też jestem jak te liście, moje życie nie wiem, czy ma jakąś wartość. Ja tyle tutaj jestem sama, żyję, umartwiam się. I Pan Jezus jej pokazał: tak, to jest Twój owoc. I my tak nieraz myślimy, że nasze życie nie ma wartości, że co ja takiego robię. A jednak zobacz, jak starasz się dla Jezusa, to jest, to potem Pan Jezus dał ten znak w tych
w tym owocu. No a później róża, a róża pachnie. Ja zabieram tę różę na pamiątkę. Zasuszę święta rito i damy to w szczególnym miejscu dla Matki Bożej. Niego widzi. Ona będzie mieć tam, gdzie kiedyś... Zobaczcie, tam, gdzie kiedyś spadła mi ta róża, tam, gdzie kiedyś ten obraz, który pielgrzymuje Matki Bożej w niebowziętej z niego widzi, będzie pozostawiony na zawsze. Chciałbym, aby ta róża znalazła się tam zasuszona blisko od świętej Rity. No właśnie, wracam. Dlaczego róża? Dlaczego taki znak? Bo róża pachnie. I właśnie to jest też tak symbolicznie, żeby każdy wiedział, że ma pachnąć właśnie Chrystusem, Bogiem. Właśnie kiedy my jesteśmy dobrzy, kiedy czynimy dobre rzeczy, kiedy żyjemy Ewangelią i gdy znajdujemy się pośród innych, to nagle ktoś powinien poczuć zapach, zapach Boga. To jest w takim przeniesieniu. Ale nagle ktoś się zorientuje. Tu jest coś pięknego. Tak jak my pośród tego życia zobaczymy ten piękny kwiat, tak jak pośród tego śniegu zobaczyli tę różę. Także, kochani moi, życzę wam, abyście byli taką różą Pana Jezusa. Abyśmy, życzę sobie, każdemu, byśmy byli tym zapachem właśnie Jego miłości, dobroci, piękna. Święta Rito, pomóż nam. Myślę o Polsce, myślę o każdej rodzinie w Polsce. Myślę o każdym kapłanie. Abyśmy byli piękną różą, ale bez kolcy. Żebyśmy nikogo nie krzywdzili. Żebyśmy nikogo nie ranili, a dawali to piękno. Na tym kończę, kochani moi, tę katechezę z Kaszi.